dla każdego sportu. Fit Dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Basia Gołębiowska, TV Reklama, ze mną Bagieta, cześć. Witam serdecznie. Powiedz, jak ty z perspektywy czasu oceniasz tą ostatnią konferencję Prime'u? Wiesz co, no był tam wielki Meksyk, też się dowiedziałem o nowej osobie, o dwóch nowych osobach w klatce. Dzisiaj jechałem na konferencję, się dowiedziałem, że następna osoba wypadła, wchodzi następna osoba, mówię, ta dziesiątka to jest totalny Meksyk. Dużo osób też wypowiadało się, że ten pierwszy panel to była skrajna patologia. Czy ty się podpisujesz pod tym? Ja właśnie dlatego nie wskoczyłem do niego tak od razu, żeby mu... Ja chciałem odpuścić. Widziałam, że ty odpuściłeś. Chciałem odpuścić, nie chciałem go atakować, przechwytywałem tego nogę, ale po prostu jak już mnie za bardzo zdenerwował, no to po prostu odruchowo poszła pięść. Bo już mi nerwy puściły i uderzyłem. No właśnie, jak ty oceniasz to, że ci nowi uczestnicy, pomimo dużej różnicy wieku między wami, dopuszczali się rękoczynów? Wiesz co, bo to jest, patrząc, nie patrząc, pomówienia. Ja nie lubię, jak ktoś mnie pomawia. Denerwuje mnie to. Nie znają mnie prywatnie, a twierdzą, że ja coś robię. No tak, ale jak ty oceniasz to, że oni się dopuszczali rękoczynów, gdzieś tam próbowali cię pobić na programie, a między wami jest tak duża różnica wieku? Wiesz, żeby zaistnieć, też robiłem różne rzeczy, czy tam joga po harnasiu, ludziom się to podobało. Ja nawet napad na siebie zrobiłem. Skrzyknęłem. Słyszałam tutaj teraz na programie. Skrzyknęłem chłopaków, zrobili na live tego napad, tylko po prostu wmieszała się w to policja i musiałem się ujawnić, bo jeśli bym się nie ujawnił, to by wyszło, że ja to wymyśliłem, to by były konsekwencje i to nie tylko mandat 500 zł, tylko większy. A czy ty uważasz, że uczestnicy tutaj na ostatniej konferencji byli właśnie pod wpływem jakichś mocniejszych środków? Raczej tak. Coś sobie wypili. Ja nie piję, ja przychodzę czysty, nie biorę nic, a zwłaszcza przecież ja kieruję, to też nie mogę. Wypiję tutaj, jak proponują. Zgadza się. A czy ty właśnie tak jak Jaś Kapela na przykład będziesz podawał ich do sądu za te uderzenia? Wiesz co, to ja nie jestem hipokrytą i po prostu no to jest też show. Też patrząc, nie patrząc, ja go tam musłem. Trochę była szpilka od mojej strony. I tyle, bo tak to może by się skończyło na słowach. Bo tutaj zarzucali tobie, że jesteś... Natomiast pytanie, kiedy ty ostatni raz byłeś w związku? W związku byłem, ale tak... Ty jesteś wolny, zajęty, Bagieta? W sensie, chodzi o to, w związku takim, że miałem dziewczynę? Tak. To miałem 30... 1900. 30 lat, coś tego. Także tego. Ale nie, ja spotykam się z różnymi dziewczynami, rozmawiam. Nie jest tak, że ten. Nie mam stałej partnerki, o tak. Poszedłbyś na randkę z Fagatą? Nie, już prędzej z Kasią. Z kim? Z Kasią. A z jaką Kasią? No tu kręci się. Aha, dobra. A co myślisz o Fagacie? Czemu nie Fagata? Nie, no nie podoba mi się, w sensie, no nie znam tej dziewczyny i no nie podoba mi się jej styl, no i tyle, nie chcę więcej się wypowiadać, nie znam dziewczyny, wolę się nie wypowiadać, twierdzić co ona tam robi, czy nie robi, bo po prostu nie wiem, czy to nie robi pod publiczkę, czy ten, nie znam dziewczyny, więc nie wiem, może jakbym pogadał z nią, to może bym jakieś zmienił zdanie albo po prostu określiłbym sobie zdanie. Ale no na randce porozmawiałbyś z nią właśnie i zapoznał, dowiedział się jaką jest osobą. Nie, tak, ja już bym wolał taką... Czemu nie dajesz jej szansy?
Nie, nie, ja bym wolał już znaleźć kobietę, która nie siedzi w internecie. Czyli po prostu tutaj nie popierasz działania w internecie? W sensie nie, w sensie jak już... A niemedialną, że niemedialną. Niemedialną, bo to ja widzę, jak ten biznes działa, jak ludzie obrażają i to i tamto i tyle. A co myślisz? Nie, też nie mówię, że jakby chciała wejść w to, to żebym jej nie pozwolił, ale wolałbym wziąć tego, jakbym miał już spotkać dziewczynę, to taką, która w tym nie siedzi. A co myślisz o filmie Konopskiego o na inny temat? Pytanie. Kręciłem wczoraj na live'ie skrzyneczki. No właśnie. Także tego, no kręciłem. No zobaczymy, no. Jeśli będą konsekwencje, to będę musiał odpowiedzieć za te konsekwencje. A boisz się konsekwencji? Słuchaj, jeśli coś tam będzie udowodnione i tego, no czy co? Pobiłem Jasia, trafiłem do sądu, wygrałem faktycznie tą sprawę. Wszystko jest do rozpatrzenia i zobaczenia. Dużo streamerów korzysta z celach promocyjnych. Co ty myślisz? Czyli karty, coś w tym rodzaju? Tak. Nie, ja tego... Skrzynki też chodzi. O skrzynki? No tak. No nie. No to sobie skrzyneczkę otwierasz, pyk, pyk. Tu jakieś ubranie dla wyskakuje. Ja nie handluję tymi skinami. No ale to jest gra losowa, można powiedzieć. No tak, to co, gramy w Totolotka, to jestem... Co? No to może... To też jest Totolotka, też jest losowa gra. To co, jestem ten i mam iść siedzieć? To jak oceniasz film Konopskiego w takim razie? Nie oglądałem. Okej, a jak oceniasz telefony od uczestników na dzisiejszym programie? Tam, że zarzucali ci jakieś kradzieże i tak dalej. Po prostu ludzie są... jak błędne owieczki. Idą za jednym tematem i drążą, bo myślą, że oni zaistnieją w internecie. I po prostu pomawiają mnie o jakieś rzeczy. Ja jestem malarz tapeciarz, nie jestem blacharz. Ani dachowiec, czy jak on tam się nazywają. Ja dachówek nigdy nie kładłem i tyle. A jeżeli chodzi o samą... Nawet bym nie potrafił dachówki położyć. A jeżeli chodzi o samą walkę, jaką masz strategię na swoich rywali? Cały czas jest to w toku, bo po prostu no, trochę zmieniły się perypetia, bo dzisiaj weszła inna osoba. Czyli masz już ustaloną strategię, czy jeszcze nie zdążyłeś tak naprawdę się nad tym zastanowić? W sensie coś tam kalkuluję, to, tamto, ale zobaczymy jak to wyjdzie. I tyle. No nie chcę zdradzać za dużo. Przeciwnicy mnie oglądają. Rozumiem. No. Nie wolno zdradzać nie, za no dużo. To, no jeszcze będzie oglądał i co? Będzie oglądał i będzie wiedział, jaką technikę na nie, będę chciał go skończyć. A czy jest możliwe, że dojdzie jeszcze do jeszcze jednej walki twojej z Jasiem Kapelą, czy już raczej nie? Wygrałem z nim 3 razy. To już raczej nie ma sensu. 2 razy w oktagonie i raz w sądzie. Starczy już mi interesów z tym człowiekiem. To chyba wszystkie pytania z mojej strony. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Miłego wieczorku życzę. Wzajemnie.